Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Wielu z nas zapewne pamięta ten wiersz, niekoniecznie pamiętając, kto jest jego autorem. Wiersz z naszego dzieciństwa, kiedy uczyliśmy się o pięknej biało-czerwonej fladze. Dziś, w dniu, kiedy obchodzimy święto naszych barw narodowych, święto polskiej flagi, mała refleksja na ten właśnie temat. Ten wiersz napisał trochę zapomniany twórca dla dzieci Czesław Janczarski. Napisał ten wiersz, znamy doskonale wszyscy, ale nie kojarzymy, że to jest ten sam człowiek, który pisząc właśnie dla dzieci, między innymi założył taki dwutygodnik Miś, ale pisał także do Świerszczyka, do Płomyczka. Ci z słuchaczy, którzy są w moim troszeczkę starszym, może odrobinę młodszym pokoleniu, pamiętają doskonale te tytuły. Ale poza tym, że pisał do tych właśnie tytułów, to Czesław Janczarski stworzył postać, którą każdy z naszego dzieciństwa kojarzy, postać Misia Uszatka. Napisał pierwszą książkę o Misiu Uszatku w roku 1960 i potem dzięki temu, że do tej postaci dorysował kształt Misia Uszatka Zbigniew Rychlicki, to Miś Uszatek stał się popularny. Pierwszy film o Misiu Uszatku powstał w roku 1962, a tak na dobrą sprawę wszedł do naszych serc, bo wszyscy na swój sposób lubiliśmy, nie chcę używać jeszcze bardziej wzniosłych słów, Misia Uszatka, dzięki serialowi, który powstawał w latach 1975-1987. To właśnie Czesław Janczarski stworzył ten piękny wiersz o naszych barwach narodowych. Ale dzisiaj nie o tym wierszu chciałem kilka słów powiedzieć, ale ten wiersz niech będzie taką do tego doskonałą okazją. Przede wszystkim chciałem poprosić nas o małą refleksję nad tym, dlaczego nasze barwy są właśnie biało-czerwone. Skąd to się wzięło? Otóż zanim Polska miała swoją piękną biało-czerwoną flagę, od wieków, od czasów pierwszych piastów miała swój herb. Herb pierwszej naszej dynastii, czyli dynastii Jagiellonów. Dziś mówimy o godle państwowym. Wówczas to był herb dynastyczny właśnie pierwszych piastów, którym był biały orzeł w koronie na czerwonej tarczy herbowej. Ten nasz herb, on się zmieniał, wiadomo, różne były rodzaje tych orłów, korony się zmieniały, wyobrażenia plastyczne były inne, ale motyw białego orła na czerwonym tle w koronie był czymś, co było przez całą historię Polski, Królestwa, Korony Królestwa Polskiego, a potem Rzeczpospolitej, obojga narodów, było czymś charakterystycznym. Flagi jako takiej formalnie wówczas nie było. Bardzo często prezentowano herb na fladze, na sztandarze, który właśnie składał się z pasa czerwonego i białego. W zasadzie wyglądało to troszeczkę jak flaga Białorusi. Były dwa pasy czerwone na dole i na górze i biały po środku, ale to nigdy nie była oficjalna flaga Rzeczpospolitej. Niekiedy mówi się, że po raz pierwszy taką klasyczną biało-czerwone barwy przyjęte zostały w pierwszą rocznicę obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja, więc jeszcze przed ostatecznym rozbiorem Polski, i 3 maja 1792 roku ówczesne damy i panowie właśnie przywdziewali białe i czerwone elementy, aby w ten sposób podkreślić swoje przywiązanie do patriotyzmu. Potem w naturalny sposób wydawało się, że kolor biały i czerwony, jako te, które są zaczerpnięte właśnie z
herbu Rzeczpospolitej są czymś, co powinno być na fladze narodowej. I przyszedł dzień, który był pierwszym takim sformalizowanym przyjęciem właśnie barwy białej i czerwonej. Tym dniem był 7 lutego 1831 roku. Trwało wówczas powstanie listopadowe, które wybuchło ponad 2 miesiące wcześniej i Izba Poselska i Senatorska Królestwa Polskiego w trakcie właśnie powstania listopadowego przyjęła specjalną uchwałę o kokardzie narodowej, przyjmując właśnie te dwie barwy. Biel jako kolor orła i czerwień jako kolor tarczy herbowej, jako barwy narodowe do tej narodowej kokardy. Biel w heraldyce to kolor srebrny, który prezentuje, czy jest symbolem czystości, tak jak to zresztą w wierszu Czesława Janczarskiego było, biel serce czyste. Natomiast czerwień, która jest elementem symbolizującym tarczę herbową, to symbol poświęcenia, krwi i odwagi. Te dwie barwy składają się na naszą flagę narodową, która towarzyszy nam każdego dnia, a w tym dniu, w dniu 2 maja, kiedy obchodzimy święto polskiej flagi, towarzyszy nam w sposób szczególny. Bardzo dziękuję w tym miłym, sympatycznym dniu, który składa się na przyjemny okres majowego weekendu. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Z Torunia kłania się Zbigniew Giżyński.